braci. Staszek Paszko? O, tym, co na tym zdjęciu jest tu, wie pan, na weselu. On gra. On był takim ludowym muzykiem. O, to jest ten Paszko w kapeluszu tu, o, na skrzypcach gra. Na tym weselu. To jest ten Franciszek. To Franciszka brat. Franciszka brat. Tak. I tego Ignacego syn. Staszek jest tu. Jo. Do tego zdjęcia zaraz wrócimy, ja ustawię inaczej kamerę. Bo tak teraz nie widać. A panu się nie nudzi to? Nie. Słapa Józef tego nie. Gałązkę znałem, ale to oni nie byli wysiedleni tak my. Oni byli tubylcami tu już. Ten, zaraz, Rambowicz. To do tego Paszki pisała listy, ta Rambowiczka tam i mówiła, co tu się dzieje. Co Niemcy robią z tymi naszymi budynkami. Rambowiczka pisała do tej Paszkowej. Do tej tam z Hajdrowa, bo ona też była tam, skąd ja tam pochodzę. To jest około 500 przeszło kilometrów stąd. Jo, te Rzeszów, to dawniej krakowskie było. Jo, Lewczyński, tak, jo, Wiśniewski. O, Lewczyński, on też nie był wysiedlony, on tu był w czasie okupacji, on tu był. Lewczyński, ten Gałązka na pewno, ogrodnik chyba był wysiedlony, tak, ogrodnik był. Siudut Andrzej? Takiego to ja nie znam Andrzeja. Siudut Andrzej? Stary Siudut, może czy on by się tak nazywał? A skąd ja wiem? Bo on po wojnie już nie wrócił, on chyba zmarł tam. Bo znałem tylko z tego. Syna, on tu niedawno zmarł. Barwiński Władysław, tego tak. Andrzejewski Jakub, znałem go, ale on tu na pewno w czasie okupacji był. Nie wiem, czy on gospodarował, czy nie, ale on nie był wysiedlany, bo on nie przyszedł stamtąd, skąd my. Te nazwiska wszystkie doskonale znam przecież. Stanisław, Wieczorek Józef, o Wieczorek. Bo ja już od 50 roku, jak ojciec tu zmarł, po tym weselu tej mojej siostry, to już ja zacząłem gospodarować. Miałem 16 lat, wie pan. Ja, to już trzeba było, jak to mała mówiła, moja mówiła, siadać i dojść. Tak, trzeba było wszystko. A bieda taka, panie, ani czym palić. Ach, jak ja to wspomnę, to... No jak sobie radziliście po tej wojnie właśnie? Jak tu wróciliście? O, panie, to nawet nie mam o czym opowiadać. To było, to nawet gorzej było, jak tam na tej okupacji to nas wysiedli. No. Panie, jeszcze, wie pan, przyszli komuchy UB, panie. Przyszło, bo matka, już ojca nie było, matka nie była w stanie odstawić tych obowiązkowych dostaw. Pan słyszał, że były takie. Tak. Mleko, świnie. I zboże trzeba było odstawiać na obowiązkowe dostawy. Matce nie urosły świniaki. A matka była kaleką. W czasie okupacji miała nogę sztywną. To przyszli mnie, wzięli niepełnoletniego do więzienia. Przyjechał rano z Dobcza milicjant. Ja przyjechałem w niedzielę z jakiejś zabawy. A on już czekał na mnie i mówi, jedziemy do Bydgoszczy. A ja mówię, po co? O, na UB. Na ulicę Chodkiewicza, tam był ten urząd UB i stamtąd prosto na Baje Jagiellońskie. 33 dni siedzieć musiałem, bo matka nie zapłaciła 900 zł grzywny, bo nie oddała świni, bo świnia nie miała wagi, wie pan. Świnia musiała 110 kilo i na spędzie nam nie przyjęli. Bo nie było futru. Tak, no, bo nie było nic, nawet co dać tej świni. No i musiałem siedzieć 30, ale brat starszy w Kotomierzu, ten Ignacy, on już mieszkał tam na działce, bo tak to w pałacu mieszkał, bo nie miał gdzie, bo przecież on dostał ziemię z tej parcelacji powojennej, 6 hektarów tam, jak Szeliga, Antosze, tam pan wie gdzie mniej więcej. I brat mój dostał też tam i miał te grosze jakieś i poszedł do gminy, w Dobczu był chyłat z sekretarzem, zapłacił 900 zł grzywny. Bo matka dostała grzywny, ale też nie zapłaciła, bo nie miała pieniędzy. No to mnie wsadzili i po trzech dniach mnie puścili, wie pan, do więzienia. Na bach już byłem przebrany w mundur, w te klompy drewniane, panie, i codziennie na samochód i na Chodkiewicza nas wozili do takiego magazynu, tam sortowali drewniaki, te buty tak więzienne. Pracowaliście, musieliście pracować w tym więzieniu po prostu. No bo nie było jak. Po trzech dniach nas puścili. Ja byłem najmłodszy, bo tam to byli staruszki ludzie, panie, stare chłopy byli. Bo każdy miał jakieś tam no, kłopoty z tym oddawaniem tego. Nie. Pamiętam, jeden staruszek nie oddał noża tam temu strażnikowi, bo mówi, że musi sobie chleb kroić, bo nie ma zębów już. Bo, no to go tak zbeształ, że nawet się mi wydaje, że ten strażnik go uderzył, tego starca. Taki staruszek, on był za koroną. Dość, że byłem sam i dwie siostry i matka kaleka.
panie, odbudowywali Warszawę z tych gruzów, to ja musiałem należeć do Służby Polsce, taka była, nie wiem, czy pan słyszał, tak, SP. Coś słyszałem. Służba Polsce. Jo, i znowu ostatniego mężczyznę tu z tego domu, panie. Zapamiętali. Tak, pamiętali, że jest taki jeszcze jeden, bo już brat starszy w wojsku zginął, był i zginął w wojsku i tam pochowany został. I ja zapakowałem tę żywność, bo dostałem wiadomość, do Bydgoszczy się wstawić, tam i tam. I pojechałem, bo musiałem, bo się bałem, że mnie wsadzą przecież, bo odbudowa Warszawy to na pół roku to brali. A tym szefem do tego ćwiczenia, do tych SP był Dzikowski w Koronowie, Roman Dzikowski, pan go słyszał, takim był. On był po wojsku, nawet w mundurze wchodził jeszcze, nie wiem czy był oficerem, czy podoficerem, ale... I on znał moje warunki, że tu jest nędza, bieda, panie, bo taka była nawet. I w końcu już nas ładowali, tych chłopaków, na ulicy, zaraz przy dworcu, jest taka ulica po prawej stronie Bydgoszczy, pamiętam. Zygmunta Augusta, Warszawska? Zygmunta Augusta, pan. Podstawiony wagon kolejowy, te Bydlęcy i wszystkich na ten wagon do Warszawy. I ten Dzikowski, panie, on później w Gotomierzu był rolnikiem i myśmy się spotykali do końca. I ja mu dziękowałem za to, panie, ale co on zrobił ze mną? Wiedział, jaka sytuacja tu jest. I już nas ładują na ten wagon, na takiej dużej sali byliśmy i wszystkich czwórkami do wagonów ładują. A on mnie ujrzał i wiedział, że pojadę, cholera, ja tu będzie jeszcze gorzej. I zakrzyczał, Paśko, stał z boku, bo on też był zatrudniony w tych SP i mówi, masz pieniądze, idź kup mi papierosy. Pomógł mi panie niesamowicie. Ja już wiedziałem, o co chodzi. Mówi, siadaj w pociąg i jeżdżył. Strasznie człowiek uczulony na taką no, nędzę i biedę. A tu warunki znał, bo on tu przyjeżdżał do Mirowic, ćwiczył i kobiety, i mężczyzn. I to się nazywało Służba Polska, wie pan, SP. Na pewno pan słyszał, bo pan za młody, żeby pan to przeszedł, bo ja przeszedłem później jeszcze do Dobrza jeździłem na to. Jeszcze były ćwiczenia, pamiętam. Choć żona mówi, że piekło dla mnie otwarte i wzięło. Ale to wie pan, poza tym. Trzeba pożartować. Ale słuchaj pan. A najstarsza siostra taka Szeligowa była, Szeliga, on mieszkał i budynek tam ma. Rysiu Szeliga to jest syn tej mojej najstarszej siostry. Mieszkała tu w pałacu, później Wozowiczka też mieszkała w pałacu i mój brat Paśko Ignacy. I ta siostra, najstarsza, ta Szeligowa, mówi, że a tu się odbywają takie zabawy w Trzebieniu, wie pan. Pan chyba troszkę na ten temat wie. W pałacu. Tam była sala, jak to się nazywała, świetlica czy coś tam. Tam się odbywały te zabawy. W niedzielę dość często. I ona się pokazała, bo mieszkała prawie w Borównie. Pauliny to się nazywają, ale już pod Borównem. Tam mieszkała z rodzicami, z matką i z ojczymem. Bo jej ojciec właściwy to zmarł w okupacji. Tam skąd my pochodzimy. Ale ludzie się nie poznają. I moja siostra, ta Szeligowa, najstarsza, Rysiowa siostra, ujrzała ją jako dziewczynę. Była gdzieś tam, ale nie wiem, czy na tej zabawie była, czy... No z Waszkiem, Żakiem. No. I przyszła później do nas, tu do matki i do mnie i mówi, ty, a ja już szukałem narzeczonej, bo mówię... Bo to już czas. Tak, bo już czas, bo już po wojsku i siostry dwie były, już poszły z domu, ja tylko ze starą matką sam, ja mówię, nikt... No chodziłem naprawdę tam chodziłem, no. I ta siostra przyszła do matki i mówi, jaka fajna dziewucha, mówi, tu była na zabawie i mówi, i teraz znowu będzie zabawa i ona tu będzie. Niech Staszek przyjdzie, będzie ją widział. I ta siostra najstarsza namówiła męża tego Szeligi i mnie zawiadomiła, że mamy w niedzielę jechać rowerami, wie pan, to jest dość daleko. Tam pod Borówno do Paulin, ten budynek ostatni tam pod Borównem był. I pojechaliśmy. No i spodobała mi się, panie. Tak, spodobała mi się. W ten czas już ten szwagier odjechał sam, ja już zostałem z nią, już my sobie pogadali tak osobiście tam, już ojcowie nawet jej mi nie przeszkadzali. No i od tego się zaczęło, że już zaczęliśmy chodzić. To było chyba w kwietniu, a w lipcu już ślub był. Jo. Czyli szybko. Tak, tam. No bo ja miałem potrzebę, wie pan, bo matka...
i kaleka, i sama, a siostry dwie poszły ode mnie, no jedna tu w Czebieniu, ta wieczorkowa, pan wie, nad torami tam, to jest najmłodsza, a druga w Kotomierzu tam nad Łąkami, Cecylia. Ja, tam jeszcze jest. No i jak takie, na przykład pana wesele, jak wyglądało? O panie, no miałem to, ta Oldzia tu, ta Miodowska, co pania tu na zdjęciu była z mężem tam, no sąsiad Siewierski, bo ojciec jej też był. Koi mi, wszystko koi mi powózkami. Ja już jechałem Warszawą, ale nie wiem, kto mnie wiózł, już tego nie pamiętam. Kto to wiózł? Benula jakiś kolega. Kto? Benula Czercynego kolega. Ktoś ze znajomych przyjechał po moją matkę tu do mnie, Warszawą, i ja pojechałem i do kościołaśmy jechali Warszawą, a resztę powózkami. To było 6 lipca, teraz było 60 lat. 6 lipca. To gratulacje. Ja, dziękuję. Dla pani też. Jo. 58 roku. Ta. Siostra wcześniej, moja starsza siostra w kwietniu, w tym samym roku, a ja w lipcu. No taka potrzeba była, to wesele skromne, wie pan. Nie chcę już opowiedzieć, bo przecież to było i gorąco. Orkiestrę miałem bardzo dobrą, oni grali kupę lat z Nieciszewa, Chmielewscy, nie wiem, pan słyszał takie. Dwóch braci było i trzeciego mieli. Chmielewscy grali niesamowicie. Jakie mieli instrumenty, na czym grali? Akordeon i jakiś taki na klawisze i trzeci już nie pamiętam. Akordeonista najmłodszy, Chmielewski Franek, o jak pięknie grali, panie. I na rowerach przyjechali z Nieciszewa tam pod Borówno kupę kilometrów. Później na siostry weselach też oni obydwaj grali. Później u Miodowski żeniła Miodowska córkę najmłodszą Aldonę, też oni grali. No już teraz chyba nie żyją oni. Tak, takie to, ale wesele skromne, wie pan, bo to nawet nie wiem, jak to opowiedzieć, no przecież wiadomo, no bardzo biednie wszystko. Ale szczęśliwe. No szczęśliwe, bo do tej pory i żyjemy, i jesteśmy razem. Widać, muszą być skromne wesela. Dobre było błogosławieństwo, mieliście dobre zamiary i przeżyliście. No a to tu opowiem. Ona pochodzi z Grabówka, to jest nad Wisłą, tam za Suponinem. Za Kozielcem. To w okolicy Kozielca, ale jeszcze w innym kierunku dalej. Tam. Jo, z Grabówka, to się nazywa tam miejscowość Grabówka. Ona inaczej wychowana, bo ona jest pomorzanką, no, rodowitą. Ona nie pochodzi z naszej strony, jak jej opowiada, to ona mówi, że ona tego nie może zrozumieć, jak tam było. Ja mówię, nie zrozumiesz, nawet mówiłem, że jakby była możliwość, ale teraz już ja za stary, to bym cię zabrał tam i pokazał, tylko że tam się mocno zmieniło. Tam po wojnie ludzie wyjechali do Ameryki, przysyłali dolary i część wyjechała, a ta część, co została, panie, odbudowali nowe domy, tam są już teraz... W Wiercanach. Wiercany. Wiercanach. Tak. To jest gmina Iwierzyce. Gmina Iwierzyce. No i ta miejscowość, ten Sędziszów, takie miasteczko, ale takie już rozbudowane. Iwierzyce, gmina.